Jak myślisz, jaki prezent kupić najlepiej dziewczynie na Dzień Kobiet? No, róże, nie? Chociaż mały kwiatuszek, by jej się przydał. Goździk, graj stopy. Tulipan. Niekoniecznie goździk. Ja lubię róże. Samochód. Nie, rower, dobry rower. Pani bym kupił też. Rower? Hulajnogę. Tradycyjnie, po staremu, jak to kiedyś było na 8 marca, z kwiatuszkiem, jakimś ciasteczkiem. Ja w tej chwili właśnie idę po babeczkę. Z Gdańska przyjedzie do mnie tutaj na kurort. Nie wiem, może kebaba? Bo lubię mięso. Garnek. No żeby miała to robić w kuchni. Może jakiś przygotować danie, jakiś obiad. Może gdzieś zaprosić, pójść na spacer. Idę na pewno do kina, potem do restauracji. Wszystko powinno być z postępem, dlatego uważam, że w tym wypadku kobiety powinny swoim wyjątkowym facetom, którzy potrafią sprawić, że one są tymi wyjątkowymi kobietami, kupić kwiatka, a może whisky. Co, kobiety lubią komplementy, kwiaty, nie wiem, śniadanie do łóżka? Uśmiech. Prezent, kwiaty powinna otrzymać, no i z obowiązków powinniśmy ją zwolnić tego dnia. Każda kobieta chyba chce, nie? Stabilności w życiu i bezpieczeństwa. A jakie są pieniądze, to jest wszystko. A co kupisz swojej partnerce? Niestety nie mam partnerki, nie? Jeżdżę na k***y. No dać jej kwiatka, przytulić, czekoladę, ukochać. Pomóc jej w obowiązkach. No ja uważam, że sam 8 marca nie starczy, nie? Trzeba coś częściej dawać od siebie. Miłe słowa mówić do niej każdego dnia. Nie tylko tego dnia, Dzień Kobiet. Każdego dnia. A czego by pan życzył wszystkim kobietom i dziewczynom z Trójmiasta? Żeby miały takich facetów jak ja. No życzę wam jak najlepszych ganków na Dzień Kobiet. Wszystkiego najlepszego, wszystkie dziewczyny z Trójmiasta. Dużo uśmiechu. I żeby nie były ponure. I pomyślności w życiu, żeby ten Dzień Kobiet trwał wiecznie. Ubijajcie k***o więcej seksu. Dużo miłości, dużo bliskości i dużo całusów. Dziewczyny, powiem wam tak, miłość to jest chyba najlepszy wynalazek Boga, tam kosmosu, czegokolwiek. Jak chcecie czegoś więcej, to zapraszam na Latarnię Morską w Sopocie. Dziękuję. Pozdrawiam, Latarnik Dawid. Ponieważ inne dziewczyny dostają jakieś upominki na ten 8 marca, więc wypada coś zrobić, nawet gdybyś nie chciał, nie?